Fajne, fajnie nawet ta liga po zmianach. Przyjemnie się gra, bo też po czasie długim, no bo taka opluwana była. Dobra, ale zagrałbym chyba to Lethal Tempo, chociaż nie wiem. Czekajcie, no nie wiem, za pierwsze to Lethal Tempo w sumie, zobaczymy. I chcę to, zagram to, bo chcę to skombić z nowym itemem, co zmniejsza cooldown na ARC jak zabijesz. I mnie ciekawi, jak to siądzie. Live. Reklama! Siema widzowie, szybka reklama oczywiście. Eleba. Także co, pokazuję szybko, objaśniam najtańsze gierki w internecie. Wejdź sobie w któryś link w opisie, tak jak zawsze mówię. A czekajcie, zmienię tylko scenę, żebyście widzieli. O, dobra, jest scena oczywiście na start. LOL, Enter. Masz tu rzeczy do ligi, różne do kupienia. Ale ja dzisiaj nie o tym. Masz tu też jakiś, ale tak do dzisiaj tylko do końca, także zależy kiedy oglądasz, jeżeli oglądasz poniedziałek 29, to ma to jeszcze sens, jest jakaś super promocja, nie wiem nawet co to, ale ja dzisiaj pokażę klasycznie gry, Steam gry, tu macie różne, o tu są chyba oznaczone te w tej specjalnej promocji, ale nie jestem pewny, chyba tak, bo jest tam te 8% i tak dalej, możecie sobie zerknąć, ale tu macie różne, bardzo dużo gierek do wyboru, Mortal Kombat 11 na Steamie giereczka, wiadomo, każdy wie co to Mortal Kombat 11 część, nie wiem czy to jest najnowsze czy nie, w ogóle się już nie orientuję w tych częściach, ale dobra, 38,18, zobaczmy ile na Steamie Mortal Kombat 11, 50 zł, także no tutaj aż takiej gigantycznej promocji nie ma jak zawsze, ale i tak jest 12 zł, także spoko. Chociaż na Steamie jest minus 75%, także jeżeli by tej promocji nie było, do 1 grudnia jest, to macie, nie wiem, 150 zł. Nie wiem czy to jest w ogóle możliwe. Także mimo gigantycznej promocji na Steamie, na NBA jest nadal taniej, także popiję jeszcze na sprawa. Oczywiście teraz tak, robisz sobie tak, patrz, kup teraz, masz kod rabatowy, Spartiatrix 3, zastosuj, pyk, złoty 16? 3%, ale co? Jak będziesz kupował ciągle tutaj, zbierze się kupa kaski. Także co, wielkie dzięki widzu i oglądaj sobie dalej. Dzięki widzowie, bo to dzięki wam jest partner, kocham was, siema. Ole ma mordę tutaj, jak ta. Kucharz Morgana. Nie podoba mi się tutaj ten obrazek. Dla Herosa. Kucharz Morgana pieprzona. O, paskudztwo. Czekaj, niebieski? No ja gram pod Lethality. Czy podkryta by za pierwszą? Jest to Lethal Tempo, jest bez sensu w takim razie. Także ja idę pod one shot. Jak ja idę pod one shot? Nie, wziąłem niebieski. Znaczy nie wiem, no tak o wziąłem. Może lepiej czerwony był, ale luj. Trinity? Tupę Trinity? Nie. Kurde, jak to się nazywa po polsku? Ja pierdzielę, czemu mam po polsku tą grę? Mroczne ostrze. Zaćmienie? Nie, mroczne ostrze i luj. Trinity najgorszy item. Ja bym zagrał to, to też jest spoko, ale tutaj byłoby to fajne ogólnie. Też daje ability haste. Ja bym chciał pod ability haste iść i zobaczyć. Pójdę pod lethality widzowie, bo chcę iść pod ability haste, a tam dużo itemów daje. No i tyle no, pójdę to sobie też. To pójdę. O kurde, nie wziąłem. Może Forza? Nie wiem ogólnie. Tą kierownicę, ja nawet nie wiem jak się będzie grało na kierownicy w tą starą grę. Mam nadzieję, że okej. Ale nie wiem, ale na przykład jak będziemy grali auta, to raczej na klawiaturze, bo auta to jest taka gierka. A nie wiem, zobaczę, może będą pod kierownicę. Ja to nigdy za dużo w ściganki nie grałem, ale Most Wanted to jest klasyka pieprzona, to jest, wiecie,
To to większość ludzi grało kiedyś tam. Kiedy bym tego NFS-a grał? Nie wiem, jutro chyba. Zobaczę, ale raczej jutro bym sobie zapieprzył, czemu nie? Może bym to podzielił na sobotę, niedzielę i na przykład 5 godzinek jutro byśmy zagrali i dokończyli w niedzielę, tak jak coś jak z God of War. Dziękuję Vexerax, siema. Dzięki za subkę. Dobra, oni mają Sejuani w dżungli, muszę się skupić, bo w nic tą ligę nie gram. Jak się nie skupię troszeczkę, chociaż to nie oddam za nic. Nie wiem, czy za szybko nie zasmajkował, ale on tu nie będzie szedł. Ale też będziemy walczyć o to raczej. Morgana na topie. Ciekawe. Ale tak się też grało w sumie. Kurde. Uf. Nie wyjdzie to. Tu może Sejuani gdzieś być. Nie wiem. W sumie? Oj, oj, oj. Jak? Ja dostałem double stone, a ty! Jak? Kto mnie tam uderzył? Co mnie uderzyło? Co ona ma? 50 stunów? Co wy w dupę tu wklejacie? Ja pierdzielę, chłopie, co ty tu wpieprzasz? Dobra. Wiecie co? Na pierwszy item legendarny złożymy. Jak wrażenia, no on zarąbisty ten God of War, raczej na hita go wstawię. Tam myślałem, żeby go w partach wstawić, ale chyba nie ma sensu, ta gra jest dość stara w dupę. Tak stare gry, nie wiem czy jest sens stać w partach, no tam wstawiłem jeden odcinek, ale widzę, że raczej nie oddaję. Więc chyba po prostu wypieprzę to i zostawię na noc dzisiaj renderowanie i wpieprzę to jutro. Tu Lux idzie, że mnie pał. Zabijesz to? Kurde, no ten turret! Skąd on namierza? Bo to już mnie śmieszy. A, zabiłeś! Nie, ona Euży. Nieważne, nieważne, ty jesteś gigaczad. Gigaczad. No jesteś i go daje, no. Chyba to zrobię, nie? Czy to jest waj? Nie jestem pewny, że ta runa pod ten build to jest dobra, widzowie. Mogłem iść tego, tą czerwoną, jak ona się nazywa? Na trzy autoataki. Nie pamiętam teraz. Ale wiecie, która. Kyle of Blades, dokładnie. O, dzięki. Halo Blades ogólnie bardzo oddaje Electrocute. Poszedłem sobie to dla jaj w sumie, luj z tym. Askiomatyczny łuk, czy jak to? Nie, aksjomatyczny chyba. Nie wiem, ale ja chcę to lecieć, tak, tak, idę to. Idę ten item. Ogólnie zagrałbym jakimś czempionem. Jaki czempion tak bazuje bardzo na ulcie, widzowie? Następny Chain, tak? Ja już ogarnąłem Anon ogólnie te części, nawet Ghost of Sparta z dubbingiem. O, dwójka z New Jersey oczywiście. Giga oddaje. Także myślę, że wpieprzę na hita tego God of War. Jakoś na dniach. Bo to wiadomo, pewnie będzie musiało trochę pole... A nie, bo ja... Nie, dobra, będę musiał tam coś wyciąć z tego, żeby na hita pieprzyć, bo jest... Dziękuję bardzo, śmiglasty. Bo max ogólnie film na YouTubie, jaki się da wpieprzyć, to jest 12 godzin. Udało ci się.
Sorry, widzok. No, no ale wiesz, ja go trzymałem, on by uciekł. Naprawdę. Czuć to było. Fest. Na poważnie ci mówię, żeby spieprzył. Pa, ucieknie? Hohu! Ty w dupę śmieciu. Widziałeś to? Big brain time, iluj. Big brain. Pato Lux. Ej, bo Lux będzie snajpić. Lux snajpi. Snajpa leci. Gaczar. Trzymam ci go. Kurde, miałem ci go tylko trzymać, ale wyszło jak wyszło. Gigaczad! Dobra, wypieszamy sobie, bo będzie oro zaraz nam na głowę leciało. 5-1, ale to waj, ja to zawsze waj lubiłem napieprzać. A teraz jeszcze... Ej, nie przyjrzałem się skinkowi! Szybko! Rękawice ma. Takie bardziej hextechowe. Fajne, fajne. Wygląda jak w sumie w tym serialu. Fajne, fajne. Niby nie powinienem tego lecieć, bo jest to bez sensu. A w sumie nie polecę tego, to jest bez sensu. Tryndamer z tym. Jakiś to sens ma, ale mi się bardziej wydaje. Kurde no, jaki champion bazuje tak na ulcie, widzowie, OP? Nocturne? O, na Nocturna ciekawe by to było. Malfajcik, ale no jak na Malfajta? Ty, chyba że Malfajta tak speed. Czekaj, a jak jest tak? Albo to daje AD. Ale Malfajta tak speed i już, problem z głowy. Nie podoba mi się tylko ta morda tutaj, na tym skinie. To. Sadgę, ale tak to oddaję. Udyr na ulcie bazuje. To niezłe bazowanie. Dobra. Pokonam ją. Obstawiaj póki możesz zakłady. Szmatę. Hohu! Free! Podoba mi się to. Dla widza wyczyściłem linię. Aha, ja jeszcze przez Warda przeszedłem. Niezłe, gówno. No nie wiem, nie patrzę za bardzo na tego Lethal Tempo. A właśnie, muszę przetestować to, co widz pisał, że Jax jest OP Lethal Tempo pierwszy level. I ogólnie takie taktyki na start gry bym potestował, ale to chyba nie z widzami, tylko pieprzyłbym się na jakieś, wiadomo na jakie, elo. Gdzie najlepiej się testuje taktyki. Siema Lord. Mango. Dobra, skradam się tu. On tu Warda nie ma na 200 lub 3. Kurde, mnie to wnerwuje. Ale pali szmata. Szmacicho ostro pali. Dead czy nie? Ciekawe. Ej, to nawet jest spoko, ale nie, ja pójdę. Kurde, to też jest fajne. Tylko na waj. Nie, pójdę Duskblade'a, wiecie, i luj. Utrudniać trzeba, 11.8 jest okej. Okay. Ty! Hextechowy! Robią go czy nie? Ej, muzyczka gra? Jest. No przyjemna dość ta liga po takim długim czasie, więc muszę trochę więcej jej będzie na dniach. Dlatego mówię, chyba podzielimy sobie tego Need for Speeda na dwa streamy. Tak jak God of War. Ona nie widziała, jak to robię?
Iggy. Cokolwiek widzą? Kurwa. Ja pierdzielę w dupę, nie mogę. Myślałem, że on ci ucieka. Ty go tak szmatę dymasz. Ja pierdzielę. Niezłe oro. Bo myślałem, że on będzie skakał tą Sejuani. Wiecie, co będzie robił? Skok na kok przez ścianę. A chłop po prostu umarł. Ja pieprzę. Czekaj, co to daje? A, dobra, pamiętam. Weź się odpij przede mną. Idealnie ci go nasunąłem, widzisz? Teraz ci go oddałem tak jak ty mi tamtego, kumasz? Jest po prostu wymiana dóbr i usług z widzem. Idealnie nasunąłem widzowi go. Na nóż. Czekaj, ja idę tu. Czekaj, jaki to jest? To jest ta niewidzialność? A, bo to jest dusza? A nie, bo dusza będzie tego nowego. Tego podchmielonego. Zobaczcie. Nie, chemtechowy, chmielowy. Ja pierdzie. Luj chmielisty smok. Podchmielony smok i luj. Smok będzie się trochę bujał dzisiaj. Ojojoj, siadło fist. Ojojoj, siadło fist. Co się tu w dupę dzieje? Nar. Wiedzą o mnie? Giga nie. Ty, to ja... Ole zarąbiste, można sobie tak stać! Ej. Niezły zadymiarz. A masz, lajaj. Może sobie tak stać i robić trapa? Za free. Nie no, V, waj, V, waj. Oddaję fest. Piękna sprawa, widzowie, ta waj. Klasyka. Dobrze, że ją zbufowali po tym, jak w serialu była, żeby ludzie kupowali skiny. Teoria spiskowa. Twój stary foliarz. Nie no, raczej tak nie zrobili. Zawsze była mocna. W sumie ta waj. Ja tu chcę czekać, bo tu będzie szła ta Lilia. Tak mi się wydaje, wiecie? Ciągnie ją do lasu. Nie ciągnie do niej. Także się dogadujemy. Cofnę sobie pod Asblade'a. Za ile małpki? Jak wyślesz 500 zł to godzin... To zagram tą Odyseję, luj. Będzie stream do czwartej. Możemy się tak dogadać. Kapitalizm. Ok. Znaczy chyba do czwartej. Nie wiem, ile to będzie trwała Odyseja. Jeden widz napisał, że utknął na tej Odysei. Bo jest taka ciężka, ale to... Ja nie wiem, może bejtował, żebym małpki zagrał na siłę. No przyjemna, to waj, oddaję fest. Mamy Duskblade'a, to bym teraz poszedł ten nowy item dla widza i zobaczył, jak on zadziała. Ten aksjomatyczny łuk. Za gotika lagom! Nie wyrobię, w dupę, nie wyrobię dłużej. Gotik lagów, pierwszy jest. Ale... Kurde, tak myślę se. Wiesz, można by zrobić taką serię na off-streamie Gothic lagom, ale gdzie bym to wstawił? Kto by to w dupę oglądał? Przecież nikt Gothica by nie chciał oglądać. Dusza? No to zaraz jest smok, no rzeczywiście. Zamknij ryj i graj w małpki. No ja porzuciłem już
tego. Jak możemy się dogadać na małpki? Innej opcji nie ma. Dzisiaj ogólnie to tam małpeczki będą. To jest ten podchmielony smog. Niezły ryj. No dobra, i teraz tak. Aktualnie. Okej. Tylko pytanie. Nie, dobra. Fajne to jest. Ja pierdzielę. Przecież my ich za bardzo kosimy. To jest gra na 20 minut. Ale co ono? Takie gry też trzeba. Z okazji Black Week promocja, żeby w te małpki zagrać Odyseję? Jaka w dupę promocja. Ale co ty mówisz, Gombix? Poza tym wiecie, ja sobie ostatnie godziny przestawiłem podczas tej lekkiej przerwy. Więc lepiej tak, żebym się odpalał o tej 19. Lord Mango dał na dzięki Lord. 5 złotych. Next będzie grany, bo MWM czy kompa wyłączać Pride. I będzie gra jeszcze jedna, no. O Jezus, musiałem, no nie wiem. Obsrałem trochę galoty, wiecie. Nie wiem, czy to było potrzebne. Herald był jakiś taki obraz. Czy będzie jutro ten NFS? Jest szansa. Większa niż 50%, ale czy na 100% to nie wiem. Zobaczymy. Jeszcze muszę pomyśleć, co z muzyką. To też jest dość ważne. Boże, tu. Nie! Status zbroi obsrana. Kurde, fajnie się w tą ligę dosi gra. Po takim czasie, no jednak nie da się uciec od ligi, widzowie. Szmata to jest. Narkotyki pieprzone ta liga. No ale trudno. Życie dla ligi poświęcone. Od ligi się wszystko zaczęło. Z tym ja mówiłem, że ligi nie chcę porzucić nigdy. Tylko żebym grał w nią po prostu rzadko. Żeby było tak, że czasem trochę więcej, czasem trochę mniej. Ostatnie miesiące to było nic ligi, więc no to było te trochę mniej. Co ty piszesz, petarda w dupę? Co ty pieprzysz? Wypieprzaj sobie na dobę śmieciu w dupę. Przemyśl to, co piszesz. Typę pecyniarzu, przyjdziesz tu jeszcze raz, to ci perma wpije, przejluj. Ja jeszcze jakbyś napisał coś innego, typu Żydem, to bym oczywiście powiedział 10 na 10. Ale jak ty piszesz takie rzeczy, nie można na to pozwolić, przykro mi. Sadgę. Ja pierdzielę! Tylko ta szmata może mnie pokonać, bo tak broken ceceki. No te ceceki, te ceceki za mocne. No kurde, czemu co jakiś czas mam takie... A no tam, ale tabuje, ale luj. No nie powinno tak być. Nie, muszę... Może włączę... Aha, już coś spieprzyło znowu. Nie wiem, coś mi się pieprzy, widzowie.
Włącz drgania ekranu, co to jest? Czemu ja mam 60 FPS-ów, skoro... Nie, mi się coś z ligą pieprzy. O. Ty, Soul! To jest Soul. I oni o tym wiedzą. Morgana tu biegnie chyba. Biegną tu. No i Louis z tego, że tu biegną. Szmata. A, masz tego, no. Sajonik, fajne. Kurde, jak skacze tym gównem im po głowach, przyjemne. Wezmę se Bloom. Albo nie. Co? No widzę, ja już widziałem opis tych Drake'ów, przed tą gierką patrzyłem. Przed poprzednią nie widziałem opisów. Co ja wdepnę? A, ona mnie uderzyła. Co ona, może taki slow reliant? Czy ona ogólnie tym slowuje, bo nie pamiętam. Ale OP ta dusza? Kurde, zależy, tamta ogólnie jest lepsza, dużo fajniejsza. No ale zawsze jest tak, że któraś jest gorsza. Co, tryb się przyjął tych ultów, to wpieprzyli tego ulta. Tam duszę też tutaj, no i tyle. Się przyjęło, to korzystają. Gdzie ta Morgana? Nara. Widzicie, jak Dust Blade'ik oddał? Gladge. Dobra, czaję się na kogoś. Ty, no nikt tędy nie idzie. Ale tą Lux złanshotował, o mój Boże. Łooo, nie tego kliknąłem! Ja pierdziele! Uuu! Pajki OP ult! Widzisz? Dobra, mam to. W ciągu 3 sekund zadanie mu obrażeń. Aha, no czyli to jest pod one-shotterów tylko. Nie zobaczyłem wcześniej. Tylko pod one-shoty to jest. To wezmę. Albo to. No 25% ładne to jest. Tylko trzeba się zastanowić, co by tu było takie fajne. No na masterze by to... Przecież ten master mu się przedłuża, ten ult, no i ja pierdzielę. Chyba żeby nieskończony ten ult wtedy miał. Ładne oro. Ładne oro widzowie robią. Kha'Zix? O, to już lepiej, Kha'Zix. Katarina to tak, no, ale Katarina też jej się zmniejsza ult zawsze, no, nawet bez tego itema. Przynajmniej zawsze tak było, nie? Gdzie tam w dupę szmula, no? Biorę te wilki dość tak. Aż dziwne, że nie poddają. Fajnie w tym presezonie. 0%. Ten smok jak wrażenia? No teraz oddało, no. Dzięki temu zabiłem. Ogólnie... Może być mocny ten smoczek, ale tamten mi się bardziej podoba, bo DMG i tak dalej. A DMG wolę niż jakieś gówno. Nie widzę ich. A jak mam widzieć? No kurde, no ja tu nic nie widzę przecież.
pieprz. Ja co? Ja mam triple jak? Nawet nic nie widziałem. Luj z tego. Oro, dokładnie. Nie mam nic Magic Resista. Wypieprzony na Magic Resist. No wiem, Amy, no niestety. Co, przynosisz pecha. Dlatego musiałem cię oddać w gierce o psach. Sadgę. Ale fajna ta gierka o pieskach, tylko to nie wiem, ciężko powiedzieć na dłuższą metę, to chyba już musi... No zobaczymy, jak wyjdzie cała, to może znowu zagramy. Zależy ile będzie kosztować, wiadomo. Najważniejszy czynnik, czy się jakąś grę zagra. Cena. I luj. Chociaż New Worlda kupiłem, ale jak na dzisiejsze ceny gier to był i tak dość okej cena. Czy idziemy spać? Jeszcze bym jedną zagrał. Ostatnią gierkę bym potem zagrał, ok? Jakie psami? Chyba jednym. A ty jednym teraz. Parkinson lub egg. Laścik. Klasyczny laścik dla widza. Ja pierdziele. Niezłe oro. Fajnie, fajnie. Ale oni są takimi pieprzonymi mapetami. Tutaj. Nie mam smajta. Ale chyba nie mają szansy ukraść. Chyba, że jest real. Tata. Co jeszcze? Pójdę sobie ten item, jest dość fajny. To też jest całkiem fajny item na topa. Nie na teraz, ale ogólnie. Na ostatni item chyba pójdziemy tego, nie? Kolektora. Okej. Okej, Ketsi. Kratosa. Prawdopodobnie wstawię go na dniach całego na hita, bo widziałem, że lepiej go na hita wstawić niż w partach. Więc tak pewnie zrobimy. I... jakoś, no niedługo, może będzie mniejsza przerwa. Trzeba dać Mario też czas, bo on ogarnia tłumaczenie dla widza. Dzielica. Tu była penta. Sadgę. Widzowie mi za często penty kradną. Czas banować widza losowego z czatu, jak penta zostanie skradziona. 2 plus 2 równa się 5. Dobra, chłopie, widzisz, że Sejuani biega, tak? Ja po prostu już wyliczyłem w głowie, że ten Sejuani zabił na respie na 2 hity w dupę, bo mam armor pena, rozumiesz? Co ta szmata robi? Się stało, że liga? No co, no patrzę te nowości, bardzo fajne są. Też no ciężko, może nie same nowości, bo tak bardziej oceniam, że dawno nie grałem w ligę, a się dość przyjemnie gra. Więc no. Ale ja lubię, jak zmieniają coś w lidze. Także gi. Gdzie jest ta Lux? Chyba stąd leciało, czy nie? Ty, ja już mam Erkę! Ja użyłem Erkę w tym teamfightie, czy nie? Ja pierdziele! Urf!
Ja pierwsze, urfik. Ja nie wiem jakim cudem. Ale no tam za trzech mi zdjął. A to jest za asystę też, nie? A że zginie po prostu, tak, to też za asystę. Kurde, niezła sraka. Ty, widzą nas, sadgę. O kurde! Kurde, no ciężko coś zrobić. Malphite? Ja myślę Malphite'a tego. Attack speed. Pod to. Malphite attack speed tak oddawał. Może Nexa za pierwszym Malphite'cikiem attack speed? Co ty w dupę robisz? Co ten ty? Dobrze Mario, dobrze, króciutko. Nie no, ale że Mario na tym, na straży tak stoi, pewnie tłumaczy to God of War jest w takim amoku wojennym. Przyjemne i patent cooldown na RC. Nie no, chłopie, Boże. To mi się podoba, presezon. Czemu? Bo Riot nie spina wtedy szmaty w czasie presezonu. Dupy tak nie spinał wszystko. I właśnie takie różne śmieszne rzeczy wychodzą. I pewnie pozmieniają to wszystko. Już nie będzie w ogóle fanów z tej gry w sezonie. Czy tylko tanki będą się bić na topie. Będą walki 4 godziny trwały. CS-ować wszędzie całą grę. Nic więcej. Sadgę. Ale presezonik oddaje. Przechodzą jakieś gówna z dupy. Fajna rzecz. Ty no, żyje! Widzicie? Pasyweczka. Nie, nawet dobry ten Drake. Kurde, w takiej zwykłej grze. Jeszcze jakby tank był. Jakby to dostał, chociaż... Bo to się traci chyba zawsze procentowo HP na sekundę. Więc no tak, czy nie tank, to luj. Przetestu jakiegoś czempiona, czy na tym soulu, co masz, pasywa Sajona, możesz się tyle leczyć, żeby nie móc zginąć. Chyba nie, bo to jest tak jak na tym z ultami, że na początku tracisz wolno, a później ci całe HP leci z bomby. Że tak, tam powiedzmy po 20% na sekundę. Tak mi się wydaje, bo tak widzę po prostu, że tak jest, że na początku wolno, czym dłużej stoisz, tym szybciej leci to HP. Ale jakby duży live steal mieć? To nie. Wiecie co, pieprzę to. 400 AD. 40 letality, 30%. Spoko, chociaż ty więcej można by mieć, ale esensik tu się wpieprzył. Ten Duskblade. Zamiast niego byłby dobry tamten. Nie pamiętam jak się nazywa ten item, ale wiecie, który na asasynów. Przeciwnik pokonany. Na Practic Tool sobie to sprawdź? Sobie tak, no. No pewnie już ktoś sprawdził dawno temu. A nie, bo na Practic Tool się nie da respić tych smoków, to trzeba mieć farta, nie chce mi się tym pieprzyć teraz. Fajne gierki siadają dzisiaj po takiej przerwie. Tak fajnie siada liga. Też to ma wpływ na to, że mi się podoba. Bo siadają gry. Ulala, ale sniper. Kogo się tu pieprzeć? Lux? Oj, oj, oj! Ładnie, ładnie, długo się na tym stoi. Ja nie mam żadnego life steala chyba, nie?
Mam tylko to, no znam, 80. Polidzę coś, jeszcze jedna gierka i wypieprzam. Raczej. Ulta mogłem dwa razy teraz użyć? Okej, ge. Ta emotka pasuje do takich sytuacji. Nie wiem, czy tego nie sprzedać i QSS-a nie pójść, ale nie będę miał momenta. Ale live si był na tym, czy nie? Nie, na tym jest kryt. Zróbmy tak. Kiedyś był, no właśnie. Czy możesz na next, ja to tam losowo jakoś. Wezmę widzów z czatu. Baronik. No dużo bit. Kurde, ten build jest spoko, ale... Ten item jest fajny, ale jakby zagrać off tanka ze sterrakiem, tytaniczną hydrą i zamiast Duskblade'a pójść, wiecie co? Tamten topór, nie pamiętam jak się nazywa, ten zielony item. Mi się wydaje, że ten build, taki off tank z 4k HP, nawet ładnie by to oddało. DMG by było nadal, ten ult by się tak respił. Mega useful. Zagram na pewno taki build na jednym ze streamów niedługo, bo bym chciał przetestować, ale wydaje mi się, że to giga by oddało. Pamiętaj widzu losowo? Dokładnie tak, Mario. Losowość. Najlepsza losowość jaka istnieje to ta, która jest nielosowa. Pamiętaj to. Pozwolę przemówić moim pięściom. Giga to było, dałem zagrał Kingdom. Muszę kupić to Kingdom zanim wypieprzy mi to do pierwszego jest. Kurde, co my robimy? Zbyt easy. Mam 60% na szansę zakryta. To daje? A, bo to też daje. No to... No co, winek? Mogłem kogoś... A dobra, moby. Fajna gra. Polic. Adam dla... Fajna gra bardzo. O kurde, 26 kili. No, zrobiłeś DMG trochę więcej niż ja. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...